This is my kingdom come. When you pull my ear, look into my eyes. It's where my demons hide. It's where my demons hide. Don't get too close. It's dark inside. It's where my demons hide. It's where my demons hide. Hej, cześć, siemano wam wszystkim z tej strony. Nie kto inny jak Henryx. A to kolejny odcinek naszej serii Let's Play Gothic i chyba to już będzie ostatni. Pamiętacie, ostatnio nie mogłem przejść przez tamten most, ale pewien ziomuś mi powiedział, żebym wyłączył jedynie napisy i potem będzie tylko gites. No i teraz sobie włączymy, oczywiście już nic nam nie może skraszować. Podniosłem z tego ostatniego szamana tchnienie śmierci oraz ostatni miecz do zebrania, no i oczywiście lecimy dalej i skopiemy każdemu dupę i to już będzie ostatni odcinek i jak coś to odcinek dogrywany po tamtym, pamiętacie, chyba 5 dni temu ostatnio tamten nagrywałem, to 5 dni aż się męczyłem z tym, no i nareszcie już jestem. Dobra, podnosimy z tego ziomusia tutaj, no i tutaj mamy takie coś, ostatni tutaj ziomuś idzie na nas. Ej, weź wyjmuj Uriziela, come on, ziomuś, uważaj sobie, ziomuś, ziomuś, skopię ci dupsko, uważaj, ziomuś, dobrze, ziomuś dedu, a my mamy oczywiście miejsca na 5 mieczy, 5 mieczy, które musimy tutaj włożyć, żeby otworzyć, jak widzicie, tą bramę, no i mamy tutaj otwory na 5 mieczy. Ja sobie teraz oczywiście uzupełnię życie, żeby nic nas tam nie zaatakowało. Oczywiście tutaj już nic nie ma. No i będziemy już chyba wkładać wszystkie miecze, czyli zaczynamy. Pierwszy miecz. Dobra, pierwszy miecz włożony, teraz drugi miecz. Bezi, podejdź. Dobra, drugi miecz włożony. Teraz lecimy na trzeciego. Trzeci miecz włożony. Teraz lecimy do czwartego. Czekaj, Bezi, podejdź. Tutaj kolejny miecz włożony. No i lecimy ostatni miecz włożyć. Ostatni. No i brama została otwarta. Więc gra toczy się już na ostatnim półmetku, więc kończymy już tą grę. Tą przepiękną grę. Tą przepiękną serię, która trwała 30 odcinków. Tak więc lecimy dalej, tam widzimy pana Xardasa. Xardas, siemano. Nie mamy wiele czasu, więc słuchaj uważnie. Jak się tu... Śniący jest już blisko. Wykorzystałem całą swoją moc, żeby się tu dostać. Przetłumaczyłem starożytne przepowiednie orków i odkryłem, o co chodzi z pięcioma sercami. Pięć serc należących do kapłanów, których pokonałeś, złożono w pięciu kapliczkach. Kapliczki można otworzyć, ale tylko starożytne sztylety kapłanów są w stanie je zniszczyć. Musisz przebić serca kapłanów pięcioma sztyletami. Tylko w ten sposób uda ci się wygnać śniącego z tego świata. Rozumiem. Śpiesz się. Przebudzenie demona odbędzie się już wkrótce. Szalony Korkalom i jego poplecznicy są już tutaj. Zebrali się w krypcie śniącego. Przelałem już zbyt dużo krwi. Nie pozwolę, by ktoś mnie teraz powstrzymał. Śniący staje się potężniejszy z każdą minutą. Nie mogę. Co się z tobą dzieje? Ja muszę. Czyli Xardas sobie poszedł w kimę, a my tu musimy oczywiście rozwalać rządy śniącego, a ten koleś sobie po prostu poszedł w kimono walnąć. No Xardas, no my tu jesteśmy na poważnie, a ty mi takie rzeczy tutaj. A czekajcie, schodzimy w dół, ponieważ tu coś chyba będzie. Albo tu już będzie tutaj ten koniec, nie wiem. Już nie pamiętam, czekajcie. Ale pamiętam, że tak to już będzie koniec, więc źle żeśmy poszli. A ja chcę iść do takiego czegoś, gdzie są mikstury siły, mikstury many, wszystkie mikstury, żeby przypakować ostatecznie Beziego.
I to jest w tych dwóch odnogach. Pierwsza w pierwszej tutaj. No i drugiej zaraz, co nie? I widzimy tam właśnie takie coś. I tam właśnie jest to. Dobra. Oczywiście lecimy. Czekajcie, ciemno strasznie. Czy ja tam widziałem kostkę jakiegoś? Dobra, zapisujemy sobie na save awaryjnym. Żeby nam coś nie skraszowało oczywiście. Nic tu nie ma, okej, okay, ale my lecimy oczywiście dalej. I właśnie w tych mumiach są ukryte mikstury, które będą nam potrzebne. Widzicie, właśnie jest jedna tutaj. W każdej chyba mumii będzie po kilka mikstur właśnie takich samych, jak widzimy. Czyli bardzo, bardzo fajnie, fajnie, naprawdę. Dobra, kolejną mumię przeszukujemy. Dobra, dobra, lecimy oczywiście dalej. Tutaj mamy skrzynię, tu też chyba będą. O, tu jest więcej mikstur do uleczenia się. I oczywiście przeszukujemy dalej mumię i nic nas nie powstrzyma, żebyśmy skończyli tą piękną bardzo gierkę. I oczywiście mam już nagranego Gothica 2, Noc Kruka, nie całego, ale tam kilka, chyba dwa odcinki. No jest bardzo dobrze. Dobra, mamy już trochę tych mikstur zebranych. Oczywiście je wszystkie wypijemy, czyli ciśniemy raz po 8 siły do przodu. Tutaj lecimy, napój władzy. Bez, jak widzicie, już jest trochę koksikiem takim. Tutaj mamy maksymalne PZ, czyli śniący będzie nas trochę, nam trochę mniej walił. Dobra, tutaj mamy max 10, tutaj mamy max 5. Dobra, oczywiście pijemy sobie dalej tutaj. Coś jeszcze tutaj jest, zręczności, ok. Czyli oczywiście pijemy wszystkie mikstury. A może już będziemy mogli założyć kuszę jakąś. Zobaczymy, czekajcie, zjadę sobie na dół i zobaczymy, czy jakąś kuszę będziemy mogli założyć. Możliwe, że tak. Tak, możemy najmocniejszą kuszę w grze założyć. Ja sobie zapisuję tutaj, gdzie te miecze są. No i oczywiście lecimy jakby inaczej dalej. Oczywiście. Dobra. Jeszcze jest jedna odnoga, do której pójdziemy, tam też będą. Ile będzie ma siły? 137 koksik. 498 życia, więc Bezi to jest koksik teraz. No Xardus, no nie, idź spać, Boże. Dobra, czekajcie. Dalej jest tutaj, oje, yeah, tak jest. Bezi już będzie takim koksem, że większego koksa w tej grze nie ma. Nawet Gor nie jest takim koksem. Dobra, Bezi, wchodź tu. Dobra, kolejne mumie do przeszukania, czyli szukamy dalej w tych mumiach. Jest, oczywiście, miksturę siły, tak jest, pięknie. Mamy we wszystkich mikstury siły i zwykłe miksturki, oczywiście, bardzo się cieszymy. Nasz Bezi tam pięknie wszystko robi. Dobra, tutaj zbieramy ze wszystkich. No i oczywiście otwieramy, kurde, Bezi, otwórz tą skrzynię. Dobra, otwieramy, mamy kolejne mikstury. Dobra, lecimy oczywiście. Mumie dalej przeszukując, dobra. Tutaj było jak zwykle to samo co w poprzednim, w poprzedniej odmodze. A my już oczywiście zbieramy wszystko i lecimy skopać dupę śniącemu i zakończyć tą piękną serię. Dobra, zebraliśmy już wszystkie miksturki, jakie tutaj były. Dobra, pijemy wszystko oczywiście. Mikstury tam, czekajcie, to pijemy. O kurde, teraz nam tak trudno będzie się ten uzdrowić. No kurde, bez jaj. Nawet stówka nam nie pomoże. No ledwo, ledwo, Boże. Dobra, many też możemy sobie wypić, żeby, nie wiem, czymś tam rzucać w tych kolesi. Korkaloma oczywiście tam zjedziemy jak nic. Dobra, pijemy wszystkie mikstury siły, wszystkie miksturki, które są, jesteśmy takimi koksami teraz, że większych koksów w tej grze już nie ma, naprawdę. Nawet śniący to dla nas jest pikuś. Dobra, pijemy za 70. Jak widzicie, mało nam co pomaga to. Oczywiście zapisać trzeba tutaj do awaryjnego, albo dobra, tutaj sobie możemy zapisać, bo tu jeszcze nie zapisywaliśmy. Tu jeszcze pamiętam z pierwszych chwil w grze zapisywałem. Czekajcie, ile mamy wszystkiego? 183 siły, 75 zręczności, 105 many, 558 życia, Boże. Ale Bezi koksem jest teraz.
Czekajcie, tutaj jeszcze może jakiś spell będziemy tchnień śmierci, szósty krąg. Mogliśmy się u tego nauczyć u pana Xardasa. Tak samo piątego kręgu mogliśmy się nauczyć, ale tam nam są niepotrzebne. Może użyjemy jakiejś, nie wiem, armii ciemności potem, żeby oczywiście nam ułatwiło grę wszystko. No i oczywiście lecimy dalej do przodu, bez owijania w bawełnę. No i oczywiście już kończymy tą piękną serię, tak będę się powtarzał. A Xardas udaje, że śpi. O kurde, no Xardas, dobra, schodzimy tędy. To jest już ostatnie miejsce i ostatni ziomek nasz, w którym się spotkaliśmy. Właśnie był to Xardas, a my lecimy oczywiście dalej. Tu mamy jakiegoś frajera, któremu wkopiemy. Come on, apokaliptyczny strażnik, czy jakie tam gówno. Szkoda, że się nie nauczyłem walki bronią dwuręczną. Kolejny poziom, 30 poziom, jest po prostu bosko. Dobra, zapisujemy się znowu, no i już oczywiście bez obijania lecimy do ostatniej, jakby to powiedzieć, no do ostatniego miejsca, no i kończymy tą piękną serię Gothica. Dobra. Będzie tylko tam przeskocz. No, bardzo ładnie. Ale jakbyś spadł, Bezi, to bym cię zabił, Bezi. Dobra, tutaj trochę trzeba uważać, więc wiadomo co zrobię. Zawiszę się na awaryjnym save'ie. Bo Bezi mu czasami może odpieprzyć, no i nie przeskoczy. Bezi! Jest, przeskoczył. Boże, Bezi, ty mnie tak straszysz. Dobra. Jesteśmy już ostatniej, jak widzicie, części. Co jest? Co jest? Gdzie tu jest jakiś koksik? Tu jest! Siemano, ludzisko! Dobra, wybijamy oczywiście wszystkich. Come on! No come on! Ej, pojedynczo, panowie! Pojedynczo! Pojedynczo, panowie! Pojedynczo! Dobra, fuck! Wklepie nam ten koleś. Dobra, Bezi, dobrze, bardzo dobrze, Bezi, tak jak cię uczyłem, jesteś po prostu koksik teraz, bardzo mocny, nikt cię nie powstrzyma, ale kurde, i tak będziemy mieli przerąbane, ponieważ będzie tych strażników więcej, i jeszcze będzie ten zasrany Korkalom, o, kurde, nie umie się wysłowić. Dobra, czekajcie, może jakiegoś spela użyjemy. Sopel lodu, piorunku listy. Tutaj pirokineza, światło, te czary trochę się zmieniły. Może jakąś grafikę lepszą ustawiłem, już nie pamiętam. Mamy ostatnie, co może być. Śniący jest przed nami, ludziska. To jest cały śniący. Zapisujemy bez gadania na awaryjnym save'ie. Zmierzamy w stronę Korkaloma. No i oczywiście idziemy go zabić, idziemy go dopaść. Znów się spotykamy. On potrafi... Nie... Co jest? O nie. Uciekaj, Bezi, uciekaj. Uciekaj, Bezi. Czekajcie. Jest, tu. O nie, Boże, teraz ten spell głupi. Bezi, bij. Bezi, dobrze. Bezi, bij Korkaloma. Wklep mu po prostu. Szalony Korkalom. I czy po Korkalomie? Tak jest, 10... Co? 10 tysięcy expa za takiego młota. Facet wziął nogi zapas. Tak, muszę uciekać, ponieważ jest was od cholery, ludziska. Oj, będzie mały problem. Jasny gwint, ile ich tam jest do cholersy. O jasny gwint. Czekajcie, muszę gdzieś uciekać. Dobra, uciekniemy sobie tu. Come on. Jasny gwint. Jest, Bezi, uciek. Facet wziął nogi zapas. Dobra, pojedynczo, panowie, czekajcie. Ja sobie tutaj zapiszę. I teraz będziemy po prostu wklepać wszystkich. Dobra,
Może jakiś spell nam będzie potrzebny albo coś, żebyśmy mogli ich zabić. Ognista burza 6. To im nic nie robi niestety. To im nic nie robi, czekajcie. Spróbujemy coś innego. Facet ognista... wziął nogi zapas! Dobra, oczywiście. Czekajcie, śmierć ożywieńcom. Może to nam pomoże? Nie, nic nam nie pomoże. Koleś w ogóle wskoczył tam. Tutaj jest jakiś koksik. Jasny gwint. Dobra, czekajcie, sorry za brak mówienia, ale niestety jest ich po prostu od cholery tutaj. Tamci w ogóle gdzieś sobie biegną. Dobra, jest po jednym, czyli jest bardzo dobrze. Jest ich już 6 tylko, więc będziemy mieli jakoś przewagę, bo będzie to oczywiście koksik. No i jak coś będzie, to będziemy po prostu uciekać. Jeszcze raz powiecie mi, tam facet wziął nogi zapas, to się bardzo zdenerwuje na was. Tu jest już jakiś koksik, któremu chcemy wklepać oczywiście. I będzie ich mniej. Chyba 5. Dobra, już po kolejnym koksiku. Dobra, teraz... Bezi, dobrze, dobrze, bardzo dobrze, Bezi. Teraz tylko wklepać wszystkim. No dobra, come on. Wiem, że facet wziął nowy zapas. Come on. W ogóle koleś tam wpadł, Boże. Dobra, chyba lecimy już po siącego. Czyli już po prostu kończymy. Dobra, już wszyscy strażnicy, czyli ci wszyscy. No i oczywiście lecimy po ostatniego bossa, jakim jest śniący. No i przygotowujemy się na to sklepanie mu tyłka po prostu i będzie gites. Awaryjny save, zapis. No i lecimy po śniącego, który siedzi i się po prostu na nas, do nas śmieje. I tak już zginie, więc śniący po prostu giń. Jeszcze tu są frajerzy. Dobra. O fuck, śniący nas w nas strzela. Ej mo panowie. Dobra, przegieli teraz. Po prostu przegieli. Dobra, śniący strzela do nas, czyli będziemy musieli tych strażników wyciągnąć gdzieś. Dobra, tych strażników musimy wyciągnąć. Czekajcie, jakoś ich spróbuję tam wyciągnąć. Come on. Dobra, jednego wyciągnęliśmy. Teraz tylko niech chodzą za nami wszędzie. O, tu jest jakiś strażnik. Come on. Siący tam, widzicie, strzela. Come on. No koleś, co ty odpierdzielasz? Dobra, teraz cię tu wklepię w rogu. Dobra, Bezi, no bigo. Dobrze, bardzo dobrze, Bezi. Dobra, zapisujemy na tym na dole awaryjnym. Oczywiście ostatni zapis tak daleko był jasny. Ja pierdzielę, nie umiałem się przysłowić. Miałem powiedzieć jasny gwint. Come on, kolejni. Come on. Dobra, bierzemy ich, uciekamy, bo śniący z nas sypie. Facet wziął nogi zapas! Dobra, ziomale, sorry, coś mi znowu skraszował ten popierdzielony gotik. Jest po prostu do dupy. Tej śniący w nas będzie sypał trochę. Śniący, ogarnij się, nie syp w nas. No Bezi! No co za debil, dobra. Czekajcie, muszę sobie znowu wczytać, kurde, ten śniący nas wkurza. Jak nie, to powybijam wszystkich i wrócę do was i wtedy możemy przybijać wszystkie 5 serc śniącemu. A nie, ja kurde, ten debil nas strzela i my nic nie możemy zrobić. Dobra, pierwszego bierzemy. Oby mi teraz, kurde, nie skraszowało, nie! Dobra, lecimy, lecimy. Come on. Bezi, tylko niech mi się teraz nie skraszuje goti, bo zabije. Zabije jak dziada. Jasne. Nie! Nie! Nie!
Bezi, ogar, proszę cię! Nigdy więcej. No Bezi, idioto, zarąbany, ty debilu, Boże! Już tak blisko była, ty się zatrzymałeś! Ty jesteś taki debil! Dobra, czekajcie, ja ich spróbuję zlurować na tym. Można deszcz ognia? Lurujemy, nie! Nie ściący! Dobra, zlurowaliśmy deszcz ognia, ale to nam po prostu nic nie dało. Ponieważ, no, palimy się. I to nieźle. Ty się ogarnij, kurde, bo ci skopię to, te dupsko. Dobra. Jednego już mamy z głowy, ale kurde, będzie problem z tymi sercami. Je przebić oczywiście. No kurde, wkurzają mnie strasznie. Te przebijanie serca, jak nie, to się z wami pożegnam. No i zrobię to poza waszą oglądalnością, moi. Potem już tylko się z wami, znaczy pokażę się, jak już będziemy w trakcie zabijania siącego. Tutaj ten debil dalej do nas strzela. Dobra, wiecie co, ja się może wezmę za serca. Bezi, nie. Dobra. No co za frajer! Pierwsze serce chyba jest. Tak, jest pierwsze. Fuck! Fuck this! Palimy się, czyli to już będzie chyba po nas. Dobra. Pierwsze serce zrobiliśmy, ale kurde, demon za nami ciśnie. Dobra, czekajcie, demon tam jest. Bezi, szybciej, szybciej. Dobra, oczywiście lecimy po kolejne serca. Na razie rozwaliliśmy pierwsze serce śniącego, uwolniliśmy demona, no i teraz go mu trzeba wklepać, no i resztę oczywiście zaraz robimy. To gdzie ten demon na nas czeka? Tu jest, dobra. Dobra, Bezi, ciśniesz go. Dobra, tutaj demon. Dobra, tutaj teraz demonowi trzeba wklepać. Nieco, o kurde, to jest książę demonów. To już nie jest zwykły demon. O kurde, ale on ma dymycz. Jeszcze odskakuje. No, stój, chłopie! Dobra, 31 poziom ludziska, 31. Dobra, kolejne, idziemy po kolejne serce śniącego. Nie wiem, jak on nas może zabijać, naprawdę ja nie wiem. Znaczy, w nas sypać ogniem, oczywiście nie wiem jak. Dobra, ale to jest śniący. Śniący tam będzie w nas zaraz sypał. No jak to możliwe do cholery? Dobra, przebijaj Bezi. Dobra, lecimy po kolejnego. Kolejnego demona zabić. Gdzie jest ten demon? Halo, demon. Leci! Jasny gwint. Nie, Bezi, nie, nie. Uciekaj, Bezi, uciekaj. Dobra, trochę długi będzie ten odcinek, ale co tam, w cholerę, 31 odcinków niestety nagraliśmy z tej serii, więc nie ma, Bezi, potuj, naprawdę, proszę cię. 31 odcinków z tej serii niestety, czyli nie skończyłem w 30. Nie masz się gdzie zbagować, a takiego wała. Dobra, kolejne serce śniącego przebite, czyli to już dążymy do końca, no kurde, come on! Co za frajer! Dobra, kolejny demon rozwalony, kolejne serce śniącego przebite, czyli jeszcze trzy serca, jeszcze trzy demony do pokonania, czyli zostało nam już niedużo. Odcinek będzie 31, no niestety nie udało mi się skończyć w 30 odcinku, tak jak mówiłem, chciałem go w takim sposobie skończyć, ale nie udało mi się niestety. Dobra, oczywiście lecimy tutaj po kolejne serce, żeby oczywiście, no Bezi, otwieraj i przebijaj. Kolejne serce zostało przebite, czyli teraz tylko uciec i zabić demona. Tutaj
śniący w nas sypie, a my tylko na demona czekamy. Czekajcie, gdzie ten demon leci do nas? Bezi... Ogar, bezi. Chodź, demon. Come on, demon. Raz. Dwa. Nie, raz. Dwa. Trzy. Come on. Cztery, nie. Pięć. Sześć. Siedem, come on. No come on, znaczy nie pojedynczo, ale panie. No come on. No come on. Ajajaj, no demon, come on. No ja chcę cię tu zabić, a ty mi przeszkadzasz. Dobra, zbugował się nieco. To już po nim, fuck. Dobra. Trzeci demon rozwalony, trzecie serce świętego rozbite. Czyli jeszcze dwa serca i kończymy piękną serię, jaką był Let's Play Gothic, oczywiście. Zaczynamy Gothica 2, no skruka, yeah, fuck. Dobra, teraz lecimy do ostatnich dwóch serc. Dobra, jeszcze tutaj dwa. Nie wiem, jak on nas, tak wali. Dobra. Przedostatnie serce rozwalone. Śniąc jest już bez szans. Bez szans. Uciekamy oczywiście, żeby sobie przypocić trochę. Dobra, demon tutaj jest. Come on, demon. Come on, panie. Ej, gdzie on jest? Tu jest! Dobra, demonie, panie demonie, come on, tutaj jestem. Dobra, czyli śniący zaraz zostanie zabity, a ja się z wami oczywiście wtedy pożegnam. No koniec tak pięknej serii. Ale druga seria ukończona na moim kanale. Boże, ja jestem już takim fajnym zagrajmerem, że to po prostu jest git. Dobra, come on, śniący, come on, znaczy demonie, come on. Jeszcze kilka hitów i nie żyjesz. Come on. I kolejna seria ukończona, to chyba druga, bo Wolfenstein i oczywiście Gothic. Gothic będzie tą serią, która była tak piękna. Come on. Choć Wolfenstein był po prostu boski, to do Gothica to za bardzo tak polotów nie ma, choć Wolfensteina bardzo mi się chciało nagrywać, bym go jeszcze chciał nagrywać jeszcze. Tak samo jak Gothica, dobra. A my lecimy oczywiście po ostatnie serce śniącego. Śniący, to już twój koniec, słyszysz? To już jest twój koniec. Oczywiście nie dostaliśmy, lol, pierwszy raz. I krasz, nie. Po powrocie śniącego do jego piekielnego wymiaru, znów ujrzałem światło dzienne. Magiczna bariera runęła, ale moja przygoda miała się dopiero zacząć. No i co, ludziska, skończyliśmy Gothica 1. Świetna seria, naprawdę. Dziękuję za oglądanie tej serii. Dobra, ludziska, sorry, ale znowu mi się ten Gothic wykraszował, wylał mi się na pulpit. No i co? Ta seria była bardzo, bardzo fajna. Przez 31 odcinków prowadziłem ją z wami. Cieszyliśmy się z tej serii. Czekaliście 5 miesięcy na tą serię. Ja też czekałem, aż ją w końcu zacznę znowu. No i skończyliśmy piękną serię Gothica. Nareszcie. Dziękuję wszystkim, którzy byli ze mną do tej pory, do ostatnich odcinków Gothica. No i zapraszam na kolejne serię, oczywiście zapraszam na kolejną serię z Gothica 2, Noc Kruka. Ja się już będę z wami żegnał. Dziękuję za oglądanie całej serii. Tak więc komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Do zobaczenia, do następnych odcinków z innych serii i do następnych serii. Zagrajmy wy, więc cześć!